Dzisiaj naszym gościem jest pani Urszula Antoniak, reżyserka i scenarzystka filmu Pomiędzy Słowami. Jesteśmy tuż po łódzkiej premierze i pani Urszula jest gościem seansu psychologicznego. Nie zaskoczę naszych widzów i słuchaczy tym, że będziemy rozmawiać w trochę innej konwencji niż zwykle, bo ja jestem już po filmie na gorąco i chcę powiedzieć, że z perspektywy psychologicznej dla mnie jest on bogaty w wiele płaszczyzn psychologicznych, bo to, co pewnie przeczytacie państwo w recenzjach, to, że jest to historia pokazująca emigranta, który w jakiś sposób próbuje zbudować swoją tożsamość w zupełnie innej rzeczywistości, ale też z mojej perspektywy jest to kino o potrzebie ukorzenienia się przy braku ojca w nowej zupełnie rzeczywistości. Jest to również kino o potrzebie zbudowania tożsamości w nowych warunkach i o różnych aspektach emigracji, bo mamy tam co najmniej kilka postaci jeszcze zarysowanych na drugim planie. Natomiast to, o co chcę panią zapytać na początek naszej rozmowy, to tytuł Pomiędzy Słowami i też bardzo istotna dla mnie warstwa języka, bo język to kultura, język to tożsamość, język to nie tylko to, co powiedziane, ale wszystkie dwuznaczności i półsłówka ukryte pomiędzy słowami właśnie. I co chciałaby pani, żeby widzowie tego filmu Pomiędzy Słowami znaleźli, odczytali z pani perspektywy jako twórcy? Na przykład dla polskiej publiczności, mówimy tutaj o polskiej publiczności, przede wszystkim, żeby sobie zdali sprawę, że emigracja, jak to często jest przedstawiana w polskich filmach, jako emigracja jako konieczność, emigracja za chlebem, uchodźstwo, wychodźstwo, czyli konieczność, tak? Że istnieje jeszcze inna forma emigracji, emigracja jako wybór. Dla porównania, jeśli mamy taki film jak Cicha noc, i mamy taki film jak Pomiędzy Słowami, to dla ludzi, dla tego emigranta w cichej nocy, emigranta zarobkowego, mój bohater w moim filmie w zasadzie wszystko ma. To znaczy materialnie jest po prostu, zdobył wszystko, tak? Ale zakładając, że on nie pojechał do Niemiec po to, żeby, nie wiem, poprawić sobie finansowo, mimo tego, że podejrzewam, że urodził się w biedzie, to aspiracje, tutaj w zasadzie to jest film o aspiracjach, tak szczerze mówiąc, czyli o emigracji jako szansie na to, aby stworzyć się od nowa, ale nie stworzyć się od nowa na zasadzie, że ułożę sobie fajne życie, tak, i zostanę tym samym człowiekiem, jakim byłem w Polsce, ale ułożę sobie fajne życie, potem będę miał lepiej, będę miał większe mieszkanie, lepszą pracę i w ogóle cały ten shit, który tutaj w Polsce jest z głowy. To nie o to chodzi bohaterowi w moim filmie. Chodzi mu o to, żeby tak, ja to mówię tak zupełnie tak na skróty, żeby nie należeć do kasty, żeby należeć do grupy graczy, a nie sprzątaczy. To znaczy Polacy są zazwyczaj kojarzeni, tak? Dlatego też nie dostałam pieniędzy na ten film od Niemców, ponieważ oni po prostu uważali, że taki bohater nie istnieje. Znaczy tacy Polacy to jest w ogóle jakiś wymysł, tak? No, w ramach researchu oczywiście dowiedzieliśmy się, że jest dużo takich Polaków, którzy mają naprawdę wysokie funkcje i naprawdę wniknęli bardzo solidnie, bardzo głęboko w to społeczeństwo w Niemczech. Dlatego mówię, że to jest o aspiracji, dlatego że ja wiem, że ten bohater, jeśli miałabym na przykład zrobić się, nie wiem, jakiś tam follow-up, gdyby to był serial, nie wiem, on by się nie zatrzymał na tym, co ma, tak? On po prostu, moim zdaniem, on chce dotrzeć do takiego poziomu, gdzie jego pochodzenie, to znaczy skąd on pochodzi, tak? Jego korzenie, gdzie nie będą miały absolutnie żadnego znaczenia, to znaczy zająć miejsce swojego szefa i przyjaciela. W takim korporacyjnym świecie jest to tak jak w armii, tak? Generała nikt się nie pyta, skąd jest i w ogóle kim jest. No już tam, nie wiem, porucznika już tak. No więc on jest właśnie taka upward mobility, czyli on chce po prostu dojść jak najwyżej. Nie to, że chce być Niemcem tylko i chce być traktowany jak Niemiec, on chce być lepszy od nich. I to, co mi brakuje w filmach polskich, czy w ogóle jakieś, nie wiem, w ogóle w myśleniu, tak? To jest myślenie aspiracyjne, to jest myślenie o aspiracjach, tak? Pokazywałam ten film we Wrocławiu i jedna osoba spierała się ze mną, że ten bohater ma kompleksy. I teraz bardzo ciekawa dyskusja, czy to są kompleksy, czy to są aspiracje?
Tak? Osoba, która zadała mi to pytanie, ona po prostu nie zrozumiała, dlaczego ktoś taki po prostu nie jest zadowolony z tego, co ma. Przecież ma ładne mieszkanie i wszystko ma. I w zasadzie on ukrywa, według tej osoby, on ukrywa swoją polskość, ponieważ się jej wstydzi, ponieważ ma kompleksy. Dla mnie to nie jest prawdą, zupełnie nie. Jest coś takiego w emigracji, że człowiek musi odciąć korzenie, to znaczy, żeby się wtopić w inną kulturę, chociaż na początku, tak, to jest naprawdę konieczne. To nie można żyć w rozkroku, tak? Trzeba wybrać. Trzeba wybrać, to znaczy w momencie, kiedy naprawdę się jedzie na emigrację z wyboru i żeby tam zostać. Tak, nie ma czegoś takiego, że pojadę, zobaczę, jak mi się spodoba, to zostanę, a jak nie, to wrócę. To jest najgorszy sposób na emigrację. Ale ponieważ jest to spotkanie dla psychologów, muszę się podzielić z czymś takim, ponieważ ja jestem absolutną fanką Lacana, jego teorii. I tak sobie wymyśliłam, jak myślałam w ogóle o tym filmie, oczywiście nie mówiłam o tym producentowi, bo myślałam, że robię jakiś abstrakcyjny film, ale tak naprawdę dla mnie te 3 dni z ojcem to jest takie przejście od... No powiedzmy sobie od symbolicznego do wyobrażeniowego do realu, tak? Ten cały film. To znaczy ten nasz chłopak, ten nasz bohater żyje coś pomiędzy symbolicznym porządkiem i jak to, może po angielsku, że to jest symbolic and imaginary, tak? Czyli otacza, czyli jego tożsamość, jego niemiecka tożsamość jest w jego języku, w jego paszporcie, w jego nazwisku. Jego zbroja. Jego zbroja, tak? I ten symboliczny porządek, on trwa już latami, tak? I on zostaje naruszony poprzez wtargnięcie tego porządku wyobrażeniowego, w którym istnieje ten ojciec, tak? Znaczy ja mówię, ojciec jest absolutnie bardzo realny, ale ojciec, jako te duże o, tak? Ta postać tego ojca, to jest ten wyobrażeniowy porządek, czyli te najlepsze rzeczy, jakie sobie wyobrażamy, co ojciec nam może dać, ale też to najgorsze, co nam może zrobić, tak? I teraz ta figura wkracza ten uporządkowany, symboliczny, bezpieczny porządek naszego bohatera. I to, co na końcu się dzieje, tak naprawdę chłopak wali głową o real. Tak? Wyrzuca go dosłownie na górę, na ulicę, w real. I real jest taki, jaki jest. On tam jest rzeczywiście jednym z emigrantów, który też nie pasuje do tych emigrantów. W zasadzie na końcu dowiaduje się, znaczy uświadamia sobie, bo to jest w końcu podróż do świadomości, tak? Do zdobycia świadomości, do uświadomienia sobie czegoś bardzo ważnego. To, co on sobie na końcu uświadamia, to jest właśnie to, że to oderwanie, to bycie w rozkroku, to bycie pomiędzy, albo może inaczej, bycie bez korzeni, jako emigrant, bycie bez korzeni jest jego przeznaczeniem, jest tym, co go charakteryzuje, tak? W tym, co pani powiedziała, jest wiele wątków, do których można byłoby się odnieść, ale chcę wyciągnąć z tego i jeszcze pogłębić w rozmowie z panią dwa. Pierwsza kwestia to taka potrzeba zbudowania się na nowo poprzez odcięcie się od korzeni, choć z drugiej strony, patrząc na to, co państwo będziecie w filmie oglądać, relacje syna z nagle po raz pierwszy w życiu pojawiającym się ojcem, o którego istnieniu nie wiedział, mając przekonanie, że nie żyje, że go po prostu nie ma. Myślę sobie też tak, że naturalną potrzebą każdego człowieka jest posiadanie tożsamości, czyli świadomość, skąd pochodzimy, gdzie są nasze korzenie, kim, tak, też, natomiast kim jesteśmy jako też no, kapitał wynikający z historii rodziny pochodzenia, z wiedzy na temat życia swoich rodziców, przodków. Tej wiedzy nasz bohater nie ma i jednocześnie w tej nowej rzeczywistości no, musi zbudować siebie na nowo. Ja widzę ten wątek relacji ojciec-syn też jako moment przełomowy w tym filmie, w którym ojciec się pojawia i zaczyna no w jakimś stopniu odkrywać jego miękkie podbrzusze, które być może poprzez mechanizmy obronne budowania siebie w pewnym gorsecie, bo też takie słowo w dyskusji padło, no powoduje, że ten gorset zaczyna pękać. I my to w filmie widzimy. Na ile z pani perspektywy ta relacja ojciec-syn miała być może w założeniu pokazać też proces emocjonalny związany z jednej strony z ukorzenianiem się na nowo, z drugiej strony z potrzebą jednak no, jakiejś historii, tak? Posiadanie historii życiowej, historii rodziny. To jest ciekawe, bo w zasadzie sensu stricto nie ma żadnej relacji pomiędzy tym chłopakiem a tym ojcem, tak? I tej relacji nigdy nie będzie. Nie dlatego, że tego ojca nigdy nie było, bo w momencie, jak się pojawia, być może tam była szansa, być może te całe 3 dni, które oni ze sobą spędzają ten weekend, to jest jakby próba, przymiarka, tak? Czy my możemy mieć relację, tak? No, okazuje się, że pan ma absolutnie rację. Potrzeba zbudowania to, potrzeba w ogóle posiadania historii. To bardzo ładnie pan powiedział, bo tożsamość jest historią, tak?
Co takie mam przekonanie przynajmniej. To jest bardzo piękne, bo ja jestem scenarzystką i tak naprawdę nigdy nie myślałam o tym, że tożsamość można nazwać historią. Tak? A nie taką historią, że ja ci opowiem historię, to będziesz wiedział, kim jestem, ale w ogóle tożsamość jako forma narracji. Tak? I w jego wypadku rzeczywiście on tej narracji, on ma narrację z matką, tak? Ale tą narrację z ojcem nie ma. Tak? I w momencie, kiedy on rzeczywiście ten ojciec się pojawia, to dla mnie najważniejsze, to znaczy najbardziej taki powalające emocjonalnie, to jest to, że ten chłopak widzi po raz pierwszy swojego ojca, czyli on jako mężczyzna rozpoznaje się w twarzy innego mężczyzny, który jest dla niego obcy. No dla mnie to jest sytuacja, rozpoznanie się w twarzy obcego człowieka, to jest prawie dla mnie definicja zakochania się. Ja się rozpoznaję w kimś innym, ja po prostu obcy staje się dla mnie bliski. Nagle, tak? To jest no właśnie, ale z całymi konsekwencjami, tak? Tak jak wszystko w życiu tego bohatera jest dosyć dramatycznie niepoukładane, to znaczy on, powiedzmy, że on rozpoznaje się w twarzy tego ojca, on rzeczywiście chce się na niego otworzyć, ale tam, no właśnie, na ile ten ojciec pozwala na to, tak? Na ile oni sobie mogą zbudować jakąś historię? Oni nie mają żadnej historii, bo nie mają przeszłości. Tą historię mogliby sobie zbudować albo wymyśleć chociażby, ale ja uważam, że oni oboje, i ojciec i syn, są bardzo do siebie podobni, mimo tego, że są tak bardzo skontrastowani. Powiem coś ciekawego. Mój kamerzysta, który jest Holendrem, i rozmawiając o postaci tego ojca, on w którymś momencie mówi, ten ojciec to jest skurwysyn. I teraz mnie to zaciekawiło, bo ja jako kobieta, ja mam swoją definicję skurwysyna, tak, jako faceta, ale byłam ciekawa, w jaki sposób facet definiuje, co to znaczy skurwysyn. I on mi powiedział coś takiego, bo ten ojciec, to nie to, że on jest zimny, drani, on nie ma uczuć i w ogóle nie. Ten ojciec ma empatię, on daje empatię, ale on nie bierze z tego żadnej odpowiedzialności. I to jest właśnie, to jest definicja skurwysyna. Ja uważam, że to jest genialna definicja. To jest taka ucieczka od odpowiedzialności też, tak? W ogóle niechęć do brania odpowiedzialności. To znaczy, nie można mi powiedzieć, to znaczy, dawanie empatii jest na zasadzie, no tak, przecież nie jestem zły, tak? Wiesz, kocham, proszę bardzo. Ale po prostu ktoś powiedział, że powiedzieć komuś, kocham cię, tak bez przygotowania, to jest prawie agresja, tak? To jest po prostu, no, mówiąc coś takiego, trzeba wziąć z tego konsekwencje, tak? To jest budowanie pewnej sytuacji, to jest wzięcie też odpowiedzialności za to, co się powiedziało, tak? Za uczucia, które się dało. No w tym wypadku ani jeden, ani drugi tak naprawdę. Powiedzmy, że ten nasz bohater jest trochę dziecko, trochę narcyz. Tak? W momencie, kiedy ten ojciec przyjeżdża, oczywiście dziecko się w nim otwiera, tak? Ale ten narcyz też, tak? Ten narcyz, który chce usłyszeć, jestem dobry, tak? W ogóle super, zdobyłem, tak? Jesteś ze mnie dumny, tak? I w zasadzie to ten gest taki, który jest w tym filmie, tak? Taki na zasadzie bądź tak na odległość, ale nie przychodź za bliżej, ale nie odchodź za daleko, bo to jest właśnie to, co charakteryzuje nasz stosunek do rodziców, do ojczyzny, do wszystkich bardzo ważnych rzeczy, tak, które nie chcemy, żeby do nas za blisko podeszły, bo po prostu będzie duszno, tak, bo nas zaczną określać, ale jak za daleko odejdzie, to jest tak jak z polskością, jak z Polską, tak, jak za daleko odejdzie, to ja jestem bez korzeni, tak, ja muszę skądś być, ja muszę mieć, tak jak pan mówi, jakąś historię, tak, ale jeśli ona za blisko podejdzie, to ona mi zburzy moje życie, które ja sobie życie, moją tożsamość. Ona wchłonie, przytłoczy. Ona po prostu zacznie interferować w taki sposób, że ja po prostu nie będę mogła funkcjonować w tamtym kraju, to bynajmniej nie chodzi o język, tylko chodzi o to, że ta polskość jest związana zawsze z dzieciństwem. Emigrant to jest osoba, która ma teraźniejszość w jednym kraju, a przeszłość w drugim. I te dwie rzeczy się nie dają połączyć. I moim zdaniem takim zadaniem emigranta to jest, takie, bo to się w Polsce mówi tam polskość, patriotyzm, w ogóle zjadza, no to straszne. Ostatnimi czasy. Ja na przykład ostatnio sobie czytam Gombrowicza i znajduję taki piękny fragment, jak on określa. On mówi coś tam takie wolne, co mi się przypomina. On mówi takie, no jak byliście w Polsce, to nikt się z was Polską nie interesował, tak? Ale jak wyjeżdżacie poza Polskę, to Polska jest w was, tak? Czyli Polska jest, on tak pięknie mówi, jeśli... My rozmawiamy, dużo się dzieje. Okay. Ja na przykład, Gombrowicz mówi coś takiego, za każdym razem, kiedy wzrok chłopaka odkrywa swoje przeznaczenie w oczach dziewczyny. Za każdym razem, kiedy wzruszamy się muzyką, za każdym razem, kiedy nasza pięść podnosi się przeciwko łajdactwu, rodzi się ojczyzna. Tak? Bo co on miał na myśli? Dlatego, że początki wszystkiego, co jest we mnie, moich wszystkich impulsów, tych złych też, one były w Polsce.
Czyli po prostu tam jest to moje źródło, tak? Ale czy na podstawie tego, czy ja mogę powiedzieć, że jestem Polką? Ja mogę tak wchodząc między słowa, tak nomen omen, powiedzieć, że no jest też takie podejście psychologiczne, że jednak ta funkcja pierwszego języka, pierwszych słów, pierwszych wrażeń, pierwszych prototypów, role modeli, tak, o których też dzisiaj mówili, wpływa właśnie na to kształtowanie tożsamości i być może właśnie te pierwsze lata, o których pani mówi. Ja też, żeby przybliżyć naszym widzom film i zachęcić do odwiedzenia kin, to chcę powiedzieć, że do tej pory powiedzieliśmy o kilku takich filarach, jeszcze o jednym chcę w naszej rozmowie powiedzieć, choć jest ich więcej. Emigracja, tożsamość, ukorzenienie się na nowo, w nowych warunkach. Natomiast z mojej perspektywy, poza wieloma pewnie innymi jeszcze obszarami, ten film to jest film też o, w pewnym sensie, o relacji, o komunikacji mężczyzn. I w kontekście pani wcześniejszej twórczości to zupełnie nowa perspektywa, tak? Bo jeśli mogę takie uproszczenie sobie pozwolić, to kobiety grały pierwsze skrzypce w pani wcześniejszych filmach. Na ile to jest pani autobiograficzny wątek, próba pokazania tego w innej konwencji, co istotnego dla pani jest właśnie w pokazaniu tej relacji mężczyzn? To tak Flaubert, tak, napisał Madame Bovary i powiedział Madame Bovary, c'est moi. Wziął jakby... Znaczy każda postać, którą kroję, gdzieś tam jest mną, ale w wypadku, kiedy to jest zamiana gender, tak? kiedy ja tworzę postać męską, która mnie reprezentuje, jest to znacznie ciekawsze, tak? Bo z jednej strony, bo mogę poznać więcej, bo jakby ten świat męski jest dla kobiet, tak samo jak świat kobiet dla mężczyzn, jest do pewnego stopnia jest zamknięty, tak? Pan się nigdy nie dowie o tym, jak kobiety rozmawiają podczas, kiedy nie ma mężczyzn. Tak samo jak ja nigdy się nie dowiem, jak faceci w szatni, nie wiem, rozmawiają o kobietach. Stąd też tak ciekawy jest ten wątek, to pole psychologiczne, tak? Tej relacji dwóch mężczyzn. Dlatego po prostu pozwoliłam sobie w tym filmie na taką wyprawę w taki świat, który ja znam z innego punktu widzenia, tak, ale chciałabym tak, dlatego się pytałam na przykład bardzo dużo tam, pytałam się tych trzech aktorów, tych trzech facetów, no, czy tak jest, czy to jest wiarygodne, tak, czy na zasadzie, czy to kupujecie, czy to widz kupi? Ja kupuję. Tak? No to jest fajne, bo naprawdę nie chciałam zrobić filmu, który byłby takim kobiecym spojrzeniem na mężczyzn. Takie, nie wiem, kogo to interesuje? No to znaczy, to może być ciekawe, ale mnie najpierw interesowało... Ja powiem anegdotycznie, coś muszę wtrącić, tak, bo zdarza mi się prowadzić różne warsztaty, gdzie jest grupa kobiet i kobiety w gronie kobiet, być może to nie będzie specjalnie poprawnie polityczne, co powiem, szukają rozwiązań na to, jak rozmawiać z mężczyznami. I kiedy mówię, wpuśćcie tych mężczyzn też w to grono, żeby usłyszeć ich głos, w jaki sposób oni... dają ekspresję emocji, jak to komunikują, tak? No może się okazać właśnie, że to będzie droga. Mam i podobnie, bardzo i świetnie, że pani właśnie to konsultowała i pytała mężczyzn, na ile to jest wiarygodne. No z mojej perspektywy jako widza jak najbardziej. Znaczy moja taka wielka mądrość, jaką się nauczyłam o mężczyznach, to jest, może brzmi banalnie, ale zawsze się mówi, bo kobiety mówią, mężczyźni ukrywają emocje, emocje, tak. Oczywiście, że od kobiet się praktycznie wymaga pokazywania emocji, bo jak kobieta nie pokazuje emocji, pewnie jakaś zimna bitch jest, ale ja odkryłam coś innego, że mężczyźni wcale nie ukrywają emocji, mężczyźni nie kontrolują. Proszę pana, to jest takie odkrycie dla kobiety, jak wie pan, ja żeby coś osiągnąć, ja też muszę kontrolować emocje, także na tym poziomie ja absolutnie, ja rozumiem fakt, tak? To znaczy ja wiem, że on do mnie nie wyskoczy nagle po prostu. Ja nie mogę od niego wymagać, żeby on się przede mną zwierzał, otwierał i tak dalej. Pokazał miękki brzuch, tak? Miękki brzuch, to on musi znaleźć inną formę, bo on jest facetem, tak? Ja mogę w każdym momencie, mi jest to dozwolone, jest na to przyzwolenie, tak? Ja mogę nawet... jakieś historyczne... Tak, tu mamy cały aspekt rozmowy na temat norm, prawda? Społecznych, norm kulturowych. Ale przez te normy właśnie jeszcze jest inna sprawa, o czym ja z Kubą też rozmawiałam, że mężczyźni wychowywani przez kobiety, a tych jest więcej, tak? Gdzie są ci faceci, którzy tak... Oni jakby nabierają kobiecej wrażliwości, tak? Ja miałam takie sytuacje, gdzie ja kłócąc się z innym facetem, ja nagle odkrywałam, że się kłócę z inną kobietą, tak? On po prostu używa tych samych trików, wie pan, pasywno-agresywnie, tak? Szantaż emocjonalny, tak? Wszystko te same triki kobiety. Nawet wprost, wie pan, nawet wprost po prostu, bo ładuje od razu idzie taką artylerią, bo mu jest szybciej na skróty, tak? Rozmiękczyć mnie albo zirytować, tak? Tak kobiety robią to świadomie, tak? I po prostu to, co mi się wydawało, że to jest to wychowanie kobiet, gdzie ta kobieca wrażliwość zostaje, no bo innej nie ma, tak? Zostaje jakby przekazana takiemu facetowi,
A jakżeż to by było inaczej, gdyby ten ojciec po prostu bardzo świadomie przygotował człowieka, że przygotował tego chłopaka, że wiesz, tak, musisz być mocny, tak, musisz być super, ale co z tą wrażliwością? W jaki sposób pokazać emocje, pokazać je nie tylko kobiecie, ale innemu mężczyźnie? W ogóle czułość między facetami. Skoro facet nie uczy swojego syna wrażliwości, no to potem mamy konsekwencje, że co zrobić z czułością? Tak? Ja chcę powiedzieć, że o bardzo, bardzo ważnych rzeczach pani nam tutaj opowiada i ja się bardzo cieszę w ogóle z takiego głosu, bo myślę to, na jaki deficyt też chorujemy, to przekazy ról, przekazy zachowań, w dobrym tego słowa znaczeniu, też pokazujące, że no nie jesteśmy tacy sami, tak? Mamy pewne wrażliwości wynikające z fizjologii, z biochemii, z hormonów i tutaj długo można byłoby o tym mówić. Z ról społecznych, tak? Tak, i z ról społecznych i też no, dobrze jest dać przestrzeń na to, żeby ci mężczyźni również pokazali, że mogą się komunikować i że to może mieć określoną wartość, tak? To ja, jeżeli chodzi o komentarz ze swojej strony i cóż, ponieważ widzę, że presja społeczna, o której tu rozmawiamy, nas dogoniła, chcę ze swojej strony bardzo, bardzo gorąco podziękować za ten wycinek, o którym mogliśmy sobie podyskutować. Zaprosić również Państwa do kin w całej Polsce. Pomiędzy słowami, film z Jakubem Gierszałem, Andrzejem Chyrą, wspaniałą Justyną Wasilewską i bardzo ciekawym aktorem niemieckim. Naprawdę ja uważam, że jest super w tym filmie. A więc film od 15 lutego. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do oglądania naszych materiałów na Seansie Psychologicznym na YouTubie, Facebooku, Instagramie i blogu www.seanspsychologiczny.pl. A naszemu gościowi, pani Urszuli Antoniak, bardzo dziękujemy i no, czekamy na kolejne projekty. Dziękuję bardzo. Dziękuję.